witam, z tej strony Bronek, a wy oczywiście oglądacie Pracownię Bronka. Już nie pamiętam, kiedy dobrze zeschnęło śniegiem w zimę. A wy? A dzisiaj pokażę wam, jak zrobić sztuczny śnieg. W pierwszej technice pokażę wam, jak zrobić śnieg, z którego można ulepić bałwana. Potrzebujemy podpaski bądź pieluchę, ciepłą wodę oraz oczywiście miska, żeby mama nie robiła nam problemów. Bierzemy naszą pieluchę bądź podpaskę i musimy wyjąć z niej ten puch. To jest polimer. Teraz trzeba to tylko wyjąć. O, mama. I teraz to wszystko, ten cały puch, no trzeba do środka nam wsadzić. On się fajnie rozrywa szybko. To tylko szybko. Wrócę. A teraz to wszystko zdniętamy w naszej wodzie, no i formujemy nasze kulki do bałwana. Okej, dodałem do naszego trochę polimeru, więc teraz robimy dalszą część naszego bałwana. Robimy teraz mniejszą kulkę. I teraz robimy najmniejszą kulkę na głowę. I mam naszego bałwana. Metoda numer 2. Potrzebujemy do niej sodę oczyszczoną oraz pianki do golenia. Pierwsza rzecz, jaką robimy, to wsypujemy naszą sodę oczyszczoną. I teraz dodajemy trochę pianki. I teraz mieszamy. Nie do końca jest to śnieg do lepienia, bardziej do przyozdobienia. Załóżmy choinki bądź ozdób w domu. Teraz wam już pokażę, o co mi chodzi. Bierzemy nasz zrobiony śnieg i sobie nim zresztą tutaj przyozdabiamy i dosyć, powiem wam, ma ciekawą konsystencję. Takiego trochę właśnie śniegu. O, plus oczywiście ładnie pachnie. Więc sobie tutaj przyozdobię mojego bałwana. A ja wam życzę śniegowej zabawy. Mam nadzieję, że w tym roku sypnie śniegiem. Do zobaczenia!